muzykę i sztukę w ogóle na to, co jest gorsze albo coś jest lepsze, coś jest po prostu inne. No chyba, że coś jest gównem, to jest gównem. We are very honored to be here tonight. Montreal Festival, it's a very inspiring moment for us to be here to play for you. I was told my name is famous. Lars Danielsson is playing. We started with some beautiful Polish classics written by Krzysztof Komeda. It was called Svantetic. Cześć Wam, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Powiem Wam, że wczorajszy koncert był cudowny. To nie jest mój pierwszy koncert Leszka, jak zawsze cudownie. Najpierw udało nam się go spotkać jeszcze przed wejściem do klubu, jak jeszcze kończyłam moją kawę, ktoś tam palił fajki i patrzymy, wchodzi Pan Moszczer, więc się ładnie przywitaliśmy. Ładnie się przywitaliśmy. W ogóle świetny klub, polecam Wam odwiedzić właśnie Ronnie Scott, taki bardzo stary klub jazzowy z takim niecodziennym ułożeniem w ogóle siedzeń. I teraz trwa tam w ogóle nie, międzynarodowy festiwal trójek, jakby trio jazzowych, więc przed Leszkiem Danielsonem i Fresco było jeszcze jedno trio, my siedzieliśmy, oglądaliśmy i patrzę tak kątem oka i pan Moszczer stał sobie przy wejściu, tak przy barze, tak z boku w kącie i oglądał też, także naprawdę bardzo fajny, bardzo skromny taki człowiek, normalny. I potem już po koncercie jeszcze wychodziliśmy i znowu dozwaliśmy pana Leszka i akurat stał przy wejściu do toalet. I znajoma dobrze, no Kinga, zrobię Ci zdjęcie, mogę sobie zrobić Pana zdjęcie. On mówi, nie, no jasne, jasne. Mówię, to tak Pana zaczęli zatrzymują, Pan się pewnie chce wysikać. Pan się pewnie tak chce wysikać, Pan biedny stoi przy toalecie, wszyscy sobie zdjęcie robią. On mówi, nie, no sikałem już kiedyś, no to przeżyję, nie? Więc chcieliśmy się śmiać. No to zrobimy sobie to zdjęcie, przynajmniej się można poprzytulać. Także poprzytulałam się z Leszkiem Moszczerem, było wspaniale. A co do koncertu? Jeśli nie znacie twórczości Leszka Moszczera, to oczywiście bardzo zachęcam. To był koncert właśnie z jego trio, czyli Moszczer, Danielson i Fresco. Są płyty dostępne, są nagrania. Ciężko jest taką muzykę wytłumaczyć, ale dla mnie to jest takie doświadczenie muzyczne gdzieś na poziomie Sigur Rós, powiedzmy. Takie muzyczno... Taki już poziom muzyki, który troszeczkę wkracza gdzieś tam w jakąś lekką mistykę. Dla mnie. Może dla Was to się wydawać śmiesznie, ale mega doświadczenie. Mega doświadczenie. Na mnie przynajmniej muzyka bardzo mocno oddziaływuje. Bardzo lubię muzykę różną. Nie jestem spesyfikowana, ale różną, dobrą, to jest bardzo dobre.
tu eteryczny Leszek Możdżer, a tam marynowanie łopatki wieprzowej. Cała ja. Właśnie wrzuciłam do marynowania i zrobiłam marynatę, słuchając Leszka Możdżera i czerwone mięso. Tak często, kurczę, jak siebie słucham po czasie, albo w ogóle z perspektywy czasu, albo w ogóle siebie słucham nagranej, to żałuję, że nie powiedziałam czegoś w inny sposób niż powiedziałam, albo że nie oddałam wszystkich aspektów i stron tego, co chciałam powiedzieć, albo tego nie wysłowiłam, a o tym myślałam. I właśnie teraz, jak słuchałam tego, co powiedziałam na Snapie, to powiedziałam, że Leszek Możdżer to dla mnie ten sam poziom, co Sigur Rós. I oczywiście to miałam na myśli, ale nie chodziło mi o ten sam jakby poziom techniczny, a nie, że coś jest gorsze albo lepsze. Bo jestem ostatnią osobą, która będzie wartościować muzykę i sztukę w ogóle na to, co jest gorsze albo coś jest lepsze, coś jest po prostu inne. No chyba, że coś jest gównem, to jest gównem. Umówmy się po prostu. Albo coś może być, nie być w moim guście, ale to nie znaczy, że jest złe. To po prostu znaczy, że ja mam inne preferencje. W każdym razie chodziło mi o to, że Sigur Rós i muzyka Leszka Możdżera u mnie w mózgu otwierają jakby te same przestrzenie i to jest ten sam jakby typ doświadczenia estetycznego. Dla mnie to działa, mówiąc kategoriami beauty, jak dobry, bogaty, taki balsam nawilżający na suchą skórę łydek. Mam nadzieję, że Leszek Możdżer nigdy się nie dowie, że ktoś go porównał do balsamu na łydki. W każdym razie o to chodzi, taki ciepły plasterek po prostu na umysł, na duszę. I takie rozlewające się uczucie spokoju gdzieś tam w głębi. To jest dla mnie właśnie ten rodzaj doznania estetycznego i bardzo to lubię. By the way, właśnie styknęło mi 19 tysięcy osób na kanale, co oznacza, że przybyło mi 1000 osób w tydzień. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Tak jak mówiłam w zeszłym tygodniu, nie chodzi w tym wszystkim o numerki, ale widzieć taki przyrost to jest mega motywujące, mega. Zwłaszcza, że zdobycie pierwszego 1000 subskrybentów zajęło mi jakieś, nie wiem, dobre pół roku pewnie, nie? Więc teraz taki 1000 w tydzień, dzięki, no, super. Ja wiem, że dla dużych kanałów to nie jest duży przyrost, 1000 w tydzień, ale dla mnie to jest monstrualny przyrost i dziękuję, naprawdę. I'm touched. Cześć Wam, cześć! Chciałam powiedzieć, że chyba zepsułam sobie snapa wczoraj, bo snapowałam dosyć dużo po południu, tak się uwznioślałam. I mówiłam o muzyce i o artyzmie i takie straty, wiecie. No takie rzeczy, takie tegas. W każdym razie, dzisiaj patrzę, że tam tylko mają po kilkaset wyświetleń, gdzie snapy z wieczora i już dzisiaj z rana mają więcej niż te wczorajsze z południa, więc musiałam coś dać z ustawieniami, że one są chyba prywatne, albo były prywatne, nie wiem. W każdym razie będą w czwartek, bo udało mi się je złapać i będą w czwartek. A co dzisiaj? Właśnie muszę przygotować lunch, pogoda się. Nic mi się ogólnie nie chce robić. Będę musiała się spakować w najbliższym czasie już na wyjazd do bardzo małej torby na 10 dni. Także patrzcie, próbuję być systematyczna i zrobić sobie spis tego, co biorę. Całkami, co mi będzie do czego pasować. Problem polega na tym, że będę w dwóch zupełnie innych jakby szerokościach geograficznych i będzie zupełnie inna pogoda, bo jest Chorwacja, a właśnie potem jest Paryż, więc... Ale zdecydowałam, że tym razem biorę jak najmniej, jak najlepiej dopasowanych do siebie rzeczy. Na pewno się coś ukaże w tym temacie na kanale później. Jestem taki loser. Właśnie oglądałam na lunchu filmik od Gigi Gurgis. To jest taka youtuberka, która jest transgender. Zresztą można zobaczyć całą przemianę na YouTubie. Bardzo ciekawe. Ci pokazywała właśnie, wróciła właśnie lubieńców, pokazywała jedną rzecz. Ja zobaczyłam tą rzecz, stwierdziłam, tak, to jest najwyższy czas, weszłam na stronę, kupiłam, zapłaciłam i właśnie do mnie leci to. Dobra, to jest właśnie jej kanał, tak się nazywa. W ogóle bardzo ciekawy wcześniej filmik. Gigi jest transgender i nie wpuścili jej do Dubaju ostatnio na lotnisku, także obejrzyjcie. Obejrzyjcie, bo to jest skandal, naprawdę, XXI wiek, a tutaj zachowanie po prostu średniowiecze, nie polecam. Ale mówię o tym filmiku z ulubieńcami. Mowa o tych brzydkich, włochatych klapkach, których się zarzekałam, że są obrzydliwe. Kiedyś tam, wiem, że tak mówiłam, ale po prostu musiałam. Kupiłam, lecą, są różowe. Nie mogę się ich doczekać dosłownie.
I już powoli zaczynam pakowanie. Tu mam stroje kąpielowe, spodenki, sukienkę, top. Moja marynarka oversize'owa też leci, a muszę się tu zmieścić, w tą małą torbę. Właściwie nie muszę, tylko chcę, bo zawsze biorę za dużo tych rzeczy, więc stwierdziłam, że tym razem spróbuję to wszystko przemyśleć i zrobić kompaktowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Cześć Wam, tutaj właśnie herbatę, także głośno. Jestem w pracy, mam słuchawkę. Właśnie wrzuciłam na kanał taki bardzo istotny film, Wam tak mi się wydaje, że istotny. I akurat to jest taki film, który chciałabym, żeby zobaczyła jak największa ilość, zwłaszcza kobiet. Mężczyznom też się oczywiście przyda, ale kobiety, młode dziewczyny zwłaszcza. Cześć, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Ja mam właśnie założone świeże rzęsy, pierwszy raz metodą 2:1. Stwierdziłam, że spróbuję. Nie wyglądają jakoś strasznie dramatycznie inaczej, ale na pewno są gęstsze. Też kwestia tego, że jeszcze mam swoje pozostałości 1:1 niektóre, czyli takie grubsze i troszeczkę tych takich cieńszych, dwóch rzęs do jednej przyklejonych. Ogólnie idziemy na wystawę właśnie. Brat na mnie patrzy przerażony. Nie wiedziałam patrzeć, możesz to będzie jak snapuje. Powiedział, że nie chce nic mówić do snapa, tam jak się też zbiera. Jedziemy na wystawę Rolling Stonesa właściwie. Ona jest do końca sierpnia, także jedziemy jeszcze dzisiaj przed wakacjami. Jest taka piękna dzisiaj letnia pogoda, że jestem po raz pierwszy od paru miesięcy w płaszczu. To jest ten płaszcz, zakupiony właśnie w TK Maxie. Ja go już pokazywałam tutaj kiedyś. To jest firma Stuart & Mary. Mam też od niej, z tej firmy taki czarny. Taki czarny, zimowy, wełniany płaszcz, który bardzo, bardzo lubię. Brakuje mi kieszeni albo tutaj, no tutaj mam, ale tu mi w spodniach brakuje strasznie, tak. Do tego idzie moja oczywiście Rebecca Minkow i moje klapki, tak, po klapkach i w płaszczu. Jest taka dziwna pogoda, także idziemy. Oczywiście ubrałam płaszcz i wyszło słońce, ale jest absolutnie przepiękna pogoda dzisiaj, ślicznie. Ja ogólnie bardzo lubię różowy kolor, ale czekaj, ale to jest naprawdę brzydkie. To jest naprawdę brzydkie. Jesteśmy w przygalerii i oczywiście co są? Są loga Rolling Stonesów z brytyjską flagą. Wczoraj zrobiłem zdjęcia, więc damy sobie spokój. Ale fajnie. Jesteśmy już po wystawie, nie można było ani filmować, ani robić zdjęć, więc nie robiłam, gdyż tak naprawdę nie byliśmy, ale to jest dobra wymówka. Tak naprawdę nie byliśmy, tylko się lansujemy, dokładnie. Super, rewelacja dla takich fanów Rolling Stonesów, ale też dla fanów trochę mody, bo było też pokazane ich kostiumów. Były ciekawe fotografie i na końcu całej wystawy jest w 3D jakby numer jeden ich koncertowy. Satisfaction to było, nie? Nie znałem tego numeru. Nie, Tomek nie kojarzy. Po prostu była premiera nowego utworu. Nie grzeb sobie w uchu. Grzebie uchu. Nowość. Nowość to była Satisfaction. Zwiesił się. Ode mnie dostaję ocenę najwyższą możliwą, czyli da się znieść. Nie, bardzo fajna. Wydaje mi się, że trochę droga, bo 25 funtów. Także 25 funtów dosyć sporo. Ja chciałem sobie kupić piżamę. Ale jak zobaczyliśmy, że piżamy kosztują 300 funtów. 250 funtów za piżamę. Jedwabne. Bo ludzie nie rozumiem. Chodzi o to, że po wyjściu z galerii oczywiście jest gift shop, czyli sklep z pamiątkami. Tylko tu jest taki nietypowy, bo tutaj wszystkie rzeczy są robione tylko operacje w kolaboracji z dużymi markami. I wiecie, są koszulki Hilfigera z Rolling Stones, jest torebka Lulu Guinness z Rolling Stones, są takie rzeczy. I jakaś piżama była za 250 funtów jedwabna, więc nie dziś.
Ale ogólnie no super, dla mnie rewelacja, zwłaszcza, że ja ich bardzo lubię. I w ogóle na końcu właśnie jak był niby ten występ 3D, że się działo na ziemi jak na koncercie, to po prostu widać było już teraz tych staruszków takich na scenie, siwych, ale uśmiechniętych, zadowolonych, naprawdę rewelacyjne, aż mi się łezka zatoczyła w oku. Jak sobie pomyśleć, że są ludzie, którzy są na scenie od lat 60. wczesnych, 50 lat na scenie ponad i tacy spadaj, zadowoleni i szczęśliwi, naprawdę. Naprawdę wszystkim fanom Depeche Mode polecamy, naprawdę. Nic nienormalny. Żałosny, bajista. Idziemy, pa. Ceta. Powiem wam szczerze, że jakby facet jakiejś dziewczyny, którą oglądam na Snapie, zaczął tutaj wystawiać język, to bym ją odsubskrybowała. Dziękuję. Ale dzień jest absolutnie piękny i słoneczny. I jest zielono. Jest naprawdę ładnie. Idziemy szukać jedzenia, co? Nie. Cześć wam, wyglądam dzisiaj źle, więc nie będzie strojnie pokazywanego, ale czasem po prostu biorę złe spodnie albo biorę złą bluzkę, już mi się ich nie chce przebierać. Chociaż w sumie dupa, pokażę wam strój dnia, właśnie dlatego, żeby pokazać, że każdy ma fasony, w których źle wygląda. Pokażę wam dzisiaj moje. Dobra, to najpierw tak całościowo. Spodnie. To są spodnie, które muszę się pozbyć, bo za każdym razem jak je ubieram, to stwierdzam, że wyglądam z nich bardzo źle. Wybaczcie, niedopasowanie. Po pierwsze, długość jest bez sensu, bo one nie są przykrótkie, ani nie są właściwej długości, także są dziwnej długości. Po drugie, opinają mi się na łydkach, więc wyglądam jak po prostu kurczak. Po trzecie, stan, czyli pas jest w miejscu. Ja mam tutaj najwęższe miejsce ciała, a ja mam tutaj dosyć, no tu mam najszersze, czyli tu mnie jeszcze poszerza i kończy się w ogóle w bardzo szerokim. Więc zaszewki po prostu na biodrach w moim najszerszym miejscu jeszcze mi to miejsce poszerzają. Nie zaznacza mi w ogóle talii, którą powinna mieć zaznaczoną. No i tak się robi, wiecie. Szpilki mogłyby odrobinę uratować te spodnie, ale nie chcę się 8 godzin biegać w szpilkach, więc wzięłam takie trochę obcasy, bo w baletkach to wygląda całkiem źle. Bluzka sama w sobie nie jest zła, ale to jest taki fason, który nie zaznacza talii. Przez to, że są skórzone wkładki, zakładki, nie mogę jej włożyć do spodni, które zresztą mają niski stan, więc tylko zrobiłoby się takie coś i tylko bym podkreśliła swoje szerokie miejsca i wyglądałabym w ogóle nie miała talii. Także puszczam luźno, ale znowu tutaj wtedy widać najszersze miejsce mojego ciała, więc tak źle, tak niedobrze, ale że robię dzisiaj test podkładu, taką chcę zrobić zakończenie, to nie chcę znowu szmagać tą bluzką po twarzy, która jest dosyć wąska, więc już idę w tej bluzce. Także daję marynarkę, która odrobinę, chociaż zrobi mi tutaj talię i drobinę zaznaczy, znaczy zakryje te zaszewki tutaj puchate, ale to nie jest dobre. To po prostu nie jest dobry outfit dla mnie, jestem tego w pełni świadoma i każda figura będzie miała jakieś fasony, w których wygląda niekorzystnie. To jest mój. Ja powinna mieć albo spodnie z wysokim stanem, albo na pewno czarne, jednolite, dopasowane, a jak nie, to puszczoną prostą nogawkę luźną do obcasów. Tu w tym miejscu musi być gładko, jak najmniej kieszeń, zdobień i tak dalej. Także totalna odwrotność. Daję wam znać. Dobra, oficjalnie nie mogę żyć z ciemnym odrostem i z ciemnym ombre, czyli rozjaśnianie w toku. Miałam sobie ewentualnie jeszcze włosy jutro zrobić przed wyjazdem, ale jak zapatrzyłam po prostu na siebie dzisiaj w lustrze, a czy jak spojrzałam na siebie w lustrze w tych okropnych spodniach, które poszły dzisiaj do torby i pójdą do charity, bo już nie mogę ich ubierać. Po prostu jak się zobaczyłam, jeszcze te włosy, wiedziałam, no way, potrzebuję mojej białej platyny. Także leci dzisiaj heavy duty, rozjaśniacz blondor z Veli i 6% woda. Zobaczymy. No, jednak w tej platynce czuję się zdecydowanie najlepiej. Cześć, mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Ja dzisiaj miałam strasznie wczesny biegłam. Dzisiaj wczesny start, chciałam powiedzieć, bo nagrywałam jeszcze rano przed pracą filmik. Teraz jestem na lunchu i mam zamiar nagrać jeszcze jeden filmik, ale dostałam paczkę i chcę rozpakować.
I chciałam zapewnić, że przed chwilą powiedziałam dzisiaj. A, dzisiaj, nie dzisiaj. Ja nie mówię dzisiaj, chyba że tak słychać, ale powiedziałam dzisiaj, na pewno, przysięgam. A, no i to są włosy. Jestem znowu biała. Odros wyszedł delikatnie żółtawy, ale jest platynka. Powiem wam, że to srebrne ombre, które miałam ostatnio, też byłam super, ale w takich włosach naprawdę czuję się w 100% z sobą i ta szminka. Ej, spójrzcie, jaki ten zestaw jest fajny. To jest właśnie nowość, którą dostałam ze strony Shein. Oczywiście to nie jest sponsorowane. To jest rozmiar LK, spodnie. To są spodnie i to jest top, crop top, crop top. To jest LK, tak jak mówię. Mogłam wziąć M-kę, tak teraz patrząc, bo to jest dosyć luźne, ma gumę. Ale ogólnie to jest zajebiste, strasznie mi się podoba. Dosyć porządnie wykonane, bo to jest na zamek. Z tyłu ma naprawdę tyle jeszcze mam miejsca. I z tyłu jest też zapinane na zamek. No i jeszcze spodnie mają kieszenie do tego. Ja jestem mega pozytywnie zaskoczona tym zestawem, powiem wam. Super. Dobra, jeszcze dwie rzeczy. Najpierw ta koszula. Jezu, jest urocza. Materiał nie jest najwyższej jakości. Widać mój niepasujący biustonosz w panterkę, ale... Ale ogólnie jest okej, okay, żadne nitki mi tutaj nie sterczą, nic się nie dzieje. Jest dosyć fajnie wykończona. Jest okej, okay, będę w niej chodzić na pewno. I ta koszula to jest MK, no na mnie jest idealna. I jeszcze spodnie dostałam, fajnie, bo z kieszeniami. Spoko długość, leżą mi najgorzej, fajnie, że się kończą tutaj w pasie. Może niekoniecznie do tej koszuli. I raczej będę je nosić też do innych butów, wolę jest tutaj na bosaka paradować. Ale okej, okay, mają trochę w sobie rozciągliwości, paski i to jest LK, a to MK. Wiesz, kurde, ja się naprawdę zdecydowanie najlepiej czuję w czarnych spodniach. Mogą być ze wzorkami jakikolwiek, ale już były czarne, bo jak mam coś takiego jasnego, to... nie. Coraz do tej karetki, syreny ciągle, ale naprawdę u nas non-stop przyjeżdżają. Sorry. No i linki do wszystkich rzeczy będą pod jutrzejszym WhatsAppem. Jeśli oglądacie właśnie WhatsAppa, to pod filmikiem. Ogólnie z koszuli jestem zadowolona, z tego zestawu jestem zajebiście zadowolona, a spodnie no jeszcze zobaczę. Powiem wam, że na ustach mam szminkę, którą nałożyłam naprawdę o 7 rano i to jest Estée Lauder przy współpracy z Kendall Jenner, taki czerwony, matowy, super się trzyma. Także tak wygląda od godziny 7, 8 rano do godziny 13.30 właściwie. Nie jest źle, ile nagrywać ulubieńców, którzy będą w niedzielę. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!